Cześć, z tej Sądy Eksploratorzy Dolnego Śląska. Jesteśmy dzisiaj na majówkowej wyprawie w opuszczonej w przędzalni bawełny. Zapraszamy Was do zwiedzenia tego miejsca razem z nami. Witamy Was na naszej kolejnej wyprawie. W dzisiejszym materiale zwiedzamy powstałą prawdopodobnie w 1911 roku przędzalnię bawełny. Informacji w sieci na temat zakładu praktycznie nie ma, dlatego przepraszamy Was za tak mało merytoryczny wstęp. Rok powstania zakładu również jest bardzo umowny, gdyż nigdzie nie znaleźliśmy jego oficjalnego potwierdzenia. Ogółem z tego co wiemy, zakład w latach swojej świetności zatrudniał nawet 1200 osób. Charakter jego działalności również jest dwojaki, gdyż jak podają różne źródła, pierwotnie powstał jako niemiecka fabryka papieru, a dopiero w późniejszych latach został przeistoczony w tkalnię bawełny. Ogółem jest to najbardziej tajemniczy obiekt, w jakim mieliśmy okazję przebywać. Oczywiście standardowo. Zapraszamy Was do jego zwiedzenia razem z nami. Let's do this. Dobra, to jesteśmy przed transformatorownią, dobrze mówię? Możesz nazwać sobie łatwiejszą polszczyzną, po prostu rozdzielnia elektryczna. Też. Sobie połamiesz jedny w końcu. A teraz to jest magazyn Oponello number 2. Tak, Oponello proszę. Oj. Co tu się dzieje w tej miejscowości, w tych miejscach, to po prostu ludzkie pojęcie przychodzi, jeśli chodzi o śmieci. Wszędzie. Czy to jest przewód, czy to jest jakiś ten pręt to? Metalowy? To jest pręt. Metal? Aha. Ale to, nie, to jest pręt, ale wszedł w tym przewód. Wiesz? W pręcie? Tak. O, poczekaj. No. Bunker. Tak, coś związanego z prądem musiało tutaj być. Ewentualnie tutaj była szafa. Albo tu były szafy i szły w ten sposób. Mogło być. A tu szły główne wiązki, a tutaj zataczały się w jakiś sposób. No transformator musiał być niezły, skoro no, transformator musiał napędzać całe te zakłady. Zakłady. A jest ich trochę, bo niedługo wam pokażemy. Tu też mogły stać jakieś maszyny, co? Tak, są wyjścia kanałowe na górę. No, coś z maszynami wygląda. Tak. W ogóle z zewnątrz było widać, nie? Mhm. Tam są tak, te izolatory, czyli tu wychodziły. Mhm. No i na tym jest trasa. Pewnie to szło do każdego pomieszczenia. Tędy wchodziliśmy. Dobra. W zasadzie pierwszy z budynek mamy z głowy, a zostały jeszcze trochę tam, nie? No, lecimy następne. Dobra. Ja mam ochotę na to mierze. Nie wiem, co to mogło być. Może jakieś mi się trochę jakieś toalety mogły być, wiesz? Pewnie tak, bo to jest miejsce na chyba na prysznicę nawet widać. Co? Tak, kabiny prysznic zabawki. No. Jakaś mała halka. Jakaś hala, to ma jakieś wyloty, nie wiem. Co to jest plastikowe czy to jest metalowe? To? Jakby stworzywa, wiesz? No, jakby stworzywa. Ale bądź zobacz na tą ścianę. Zobacz. Jakby to kopnąć tutaj. No to leci całość. To leci całość. To są takie pęknięcia to są. Pęknięcie jest takie, że to się nad sobą. O nie, no dobra. Ściana opanowała starodawną sztukę lewitacji. Oczywiście oponki. Oponki, kurde, to jest jakieś, nie wiem, co to się dzieje z tymi oponami. Nie wiem, nie czytałem, żeby ty, a ta opona to chyba jest, wiesz, co? Od
Dużego Fiata? A może. Zobacz na bieżnik. Zobacz jak pękło. No, bierz mi taki... Kurczę. Taki typowy do starych samochodów. No. Ty, ale patrz na tę drabinę, ktoś zmontował. Żartujesz sobie. Zobacz, ty. Czyli co? Nie ma wyjścia na górę? Nie ma pewnie. Ryzykujesz? To wiesz co, to ja jestem za ciężki trochę, spróbuj. To ci podam kamerkę, najwyżej to nagrasz, co na górze jest, co? Dobra, daj sobie spokój. No nie wiem, no na piętro chyba nie ma wyjścia, skoro to jakaś taka śmieszna, prymitywna drabina stoi. No dobrze. Nie, dziękuję, dobranoc, ja nie będę się... To chodź, idziemy dalej. Tutaj. Nie wiem, to ale... Nie wiem, nie wiem, takiej duże żyły szły w ogóle. Nie wiem, czy to woda była, czy co to było. Sporem wieczniki, skóry. Może i łazienka, wiesz? No nie, to by było. Za bardzo wszystko surinowane, zniszczone. Czy ale zobacz, za mu pewno tych izolatorów jest. Widzisz? To może tutaj było z prądem związane tego. Może tak, jeden, jedna część, drugiej, tak dalej, nie? Taka stara lodówka, ale ta lodówka może być, wiesz, tutaj podrzucił, nie? Może, a tu są w ogóle, zobacz, to takie izolatory. Widzę, jeden, dwa, trzy. Tam leży pięć. Może i nie. Znalazłem. No. A tu idzie klatka schodowa. Klatka schodowa? Kiedyś była gdzieś, to, czyli musiało gdzieś być poziom niżej, co? O. Ale patrz, stare schody. Popatrz nad siebie. Stare schody są. No, a popatrz nad siebie. Możesz ty. Wiszą nad nami... Kolejne polonezy. Jestem w dupie, bo ta się jedna trzyma tylko na jednym tym. Patrz tutaj się, co dzieje. Grzegorze. No. Chodź, bo gdy chyba łeb spadnie, to nie chcę. Ale patrz na to. Ta się trzyma tylko na jednym zbrojeniu. Która? Ej, dobra. Dziękuję. Jesteśmy w kolejnym małym budynku. Co tu mogło być? Nie wiadomo znowu. Jakaś może oczyszczalnia ścieków mogła być? Dlatego tak mówię, bo... O, proszę bardzo. Tu jest jakiś kanał. Nie wiem, czy to jest jakieś ujęcie wody, czy co. To jest elektrownia wodna, tak? Tak. Czyli jak to jest elektrownia wodna, to to kiedyś mogło być jakiś stary... Nie wiem. Co mam powiedzieć? Tu jest jeszcze... Jak widać, mnóstwo wody, nie? I kanały. Także dobra. W zasadzie z budynku tego to wszystko. No i lecimy do kolejnego budyneczku. Elektrownia wodna. Zobaczymy, co tutaj jest dalej. Ale...
Dobra, wchodzimy do kolejnego budynku. Tu obok mamy tą elektrownię wodną. Budynek jest dosyć spory. Także zobaczymy, co tutaj będzie w środku. Fajnie. Fajnie? Typowo fabryczno coś. Tak. Tak bym to nazwał. Takie długie hale, to do tego bym nie pasowało. Ten szum, który słyszycie, to wszystko z tej elektrowni wodnej. No. Także musimy trochę głośniej chyba mówić. Tak, to szum windy. Czemu mam déjà vu? Proszę wyjdzie. Nie ma tu nic. Ale wiesz co? A? Jest jeszcze poziom niżej. Widzę się na kamerze. Aha. Ja delikatnie spróbuję włożyć, żeby nie uszkodzić czegoś. Zobaczymy potem, czy jest jakieś wejście do tego pomieszczenia na dole. Jest? Nie, to łazieneczki. No nie wiem, no tutaj jest widać droga na dół większa, niż bardzo. No gdzieś tu wejście jakieś musi być, nie, no jest, no musi, no. No być musi, zjeść to wejście, no. Nie, jest tych grzybów, już ci mówiłem. Bardzo dobrze, ja też mam dobry nastrój. No ja nic tu w sumie nie ma. A tu jestem nastrojony jak ja nie mam. Tak, jak struna od gitary. Nic, a są schody. Co? Są, no. Tu mamy wyjście na zewnątrz, a tu mamy tak, schodki. Schody są w dobrym stanie, możemy spokojnie wchodzić. Do góry, na dół. Także zobaczymy zaraz. Dobra, idziemy do piwnicy. Petardy były, no. Katakumby. Lecisz. W Terminatorze Dolnego Śląska. Sorry, że tak na razie nagrywam, ale tu ciasno jak. Ciasno, ale własne. Ciasno i własne. No, wygląda to tak. Fajna piwnica. To jakiś kurczy burwan. Pierdziele. Co tu na tej podłodze jest? Podłodze? No. Podłodze jakiego kurczy. Tam chyba. A chodzi o kurz? Nie. Tutaj zaślepione jakieś włazy, no, betonem. Idziemy dalej. Tu w zasadzie nic nie ma. No ale co? Trzeba zobaczyć. Nie, jakieś rury, nie rury, zobacz, nie? Aha. Metalowe, plastikowe, jakieś prześwity, a tutaj przekucie przez ścianę. Oj, stare kości. Akurat twoje to się zgadza. No i z tej strony słychać tą elektrownię, nie? Wodną. No, bo jesteśmy teraz obok. Tutaj kolejne jakieś wejście. Taki... Aha, zakręciliśmy. Mikrofalówka, proszę bardzo. Mikrobela. Tak się dziś na to mówił. Zakręciliśmy, mówisz. A, czy byliśmy tutaj? Nie, nie byliśmy. Byliśmy. Byliśmy tu? Znaczy, stricte do tego pomieszczenia się nie weź. No, właśnie. Jakiś podest, nie wiem, może jakiś piec znowu był, czy coś. Suzuki. Co Suzuki? Motoru chyba. Tu jest skutera bardziej. Oczywiście pełno śmieci. Standardowo.
niedostępny budynek. Cebulaki, kurde, zasrane, cholerne. Nie mogę na to patrzeć po prostu, wiesz? Też nie. Nie mogę na to patrzeć, mi tak wkurza. To zasrano. Ty, tu jest pełno jarzeniówek. Czego? Jarzeniówek. A no, widzę. Lampy, zobacz. Lampy, klosze. Zasrama, klosze, no te, jak to się nazywa? Pudełka po kloszach. Te. Jest, nie, to są śmieci z domu przyniesione. No to jest z domu, tak. O, proszę bardzo. Co to jest? Weź otwórz. Już. CD-ROM. Muzyka. Stara. Dawaj, no zobaczymy, co w aucie, kto gra. Wiem, że żartujesz, ale... Nie, na spoko. Zobacz, co to jest. Miesięczny. To jest wkładka na bilet miesięczny. Widzisz? Aha, patrz. Stary przewód USB. No, starego typu. A to co to jest? Przejściówka. USB? Przejściówka jakby do antenowego tego wyjścia. No takie coś w ogóle pierwszy raz widzę, wiesz? Ty faktycznie, że to jest adapter na kabel. Tak. Antenowy, starego typu, ale patrz. Co to? Durex, druga połowa. Taki bryloczek? Mr. Wright. No Durexa. Dobra, idziemy dalej. Dobra, co tutaj się tutaj... Leziemy dalej. Dobra, jesteśmy dalej w tych piwnicach tego jednego pomieszczenia. W zasadzie... Nic specjalnego. W zasadzie wszystko się to powtarza, nie? No, takie typowe podziemia zakładu. Tunel. Znaczy tunel. Dura. Rurka. Jeś, tam idzie, kurczę, nie wiem gdzie. Co? Jakiś koło zębate? A czemu to tak? Co za pomni? Ciekawe, czy jakieś na urządzenie gdzieś tu. Jakaś na górze. Może, zaraz zobaczymy. Aha, czyli jest ten szyb windy, nie? To jest ten szyb windy, także... O. Czyli to co się winda zatrzymywała. Także w zasadzie piwnicę mamy zrobioną w tym przynajmniej budynku, tak? Tak, że tak powiem, kapitanie Nemo, czas się wynurzyć. Tak, czas się wynurzyć z tego bunkra. Dobra, to lecimy do budynku następnego. Znaczy nie, idziemy na piętro. Przepraszam, na piętro idziemy wyżej. No. Dobra, jesteśmy piętro. Na pierwszym, tak. Piętro wyżej. No, jak na tyle na to puszczę, nie, to. Przewody jeszcze zostały, co? Standardowo, dzięki. Pomieszczenie. W zasadzie nie jest. Łazienki tylko, wiesz? Tak. No tak, na tych taśmach takich, nie? No. A tu się mogło, że to co dzieje, ale nic tam innego. Jak się da, to idziemy wyżej. Zaraz się widzimy na górnym piętrze. Tak. Dobra, jesteśmy na piętrze ostatnim, tak? No, to była jeszcze część powlekana? Taki taki gładziutki ten beton? To jest ten, bo to jest samopoziomujący się beton. Czyli one się łączą. Czyli mamy łączkę między jednym budynkiem a drugim. Tak. Fabryka się
Znaczy ta część faktycznie łączy się z tobą. Kiedyś jak linie szły przy tym. No. Trasa wymyślowała. Linikiem albo transportowała, jak maszyny stały. Tak. Albo co innego. Ale powiem ci, beton taki tutaj dosyć nawet dobry, nie? Solidnie. No dobry, tylko ten taki jakiś, taki pusty w środku się zdaje. No, nawet jak tak robisz, to tak czuję pod nogami, że jest, no, drży. Dobra. Ale widok super, nie? Tak jest super. No, ładnie. Super, fajnie to widać. Czyli nie będziemy musieli nawet schodzić. Tak. Po prostu pójdziemy sobie, dobrze żeśmy zrobili piwnicę na początku. No pewnie, no, bo teraz będziemy mogli sobie spokojnie pójść na tą część. Ty, ale patrz na tą. Ile tutaj tych śmieci, co w wodzie? Brudnie. No. No dobra, to co Damian? Łącznik, ja bym nie był. Dobra, to lecimy tam, bo tu w sumie w tym pomieszczeniu też nic takiego nie ma. Może i był. Aha, kilka windy. No tak, to tu. Na górę teoretycznie jeszcze dałoby się jakoś wejść. Bo tam był silnik, który zasilał windę, wiesz? A, taki schod. A schod? Nie, bo to się zawaliło. Ale czekaj, no tutaj od razu coś było. Dobra, gdzie? Ale chyba tutaj. Tak. Tu już nie wejdziemy wyżej, bo widać po tej linii tutaj, widzisz? Że tu musiały być jakieś schodki do góry. Pewnikiem metalowe. No tak, i pewnie już schodki zniknęły. Ale tam pewnikiem była maszynownia dźwigu. Tak, no mam. Bo tam widać z tamtej strony od... Żeby wciągało windy. Żeby... Dobra, nieważne. No i dobra, idziemy na ten łącznik, bo byliśmy iść, a nie poszliśmy. Lekki spad, ale nie jaki gładziutki ten betonik. No. Idealny. Spad. No. No i co? Kończymy pierwsze pomieszczenie. No właśnie tak czuję, wiesz, że... Już część zawalona jest. Co? Tutaj, wiesz, część zawalona. Łazisz sobie lasem. Czy nie łazisz tam? A tu masz to. Trochę ziemi już od razu rośliny, nie? Aha, a co to za ruda? Ja nie, a czy dziura? Boże, zobacz. Ale patrz, masz ty jedną tu nie i drugą tam. Masz poziom niżej. Nie wiem, to schodziło aż dziwne, na sam dół. Na sam dół. Duże jakby wejście do czegoś. No. Jakiś transportownik? Nie wiem, tutaj jest stały jakby silnik w tym miejscu. Może tak. Ale co to było? Nie wiem. Najstarsi górale tego nie wiedzą. Kolejny, zobacz. I jeden poziom, potem drugi. To jest ten, na którym jesteśmy. No i wyżej, ale... No nie wiem, dziwne to takie trochę. Takie samo? Nie wiem czemu, jak po tym chodzę, to mi się jakieś kurwa nogi trzęsą. Przeklinąłem, przepraszam. Ja pierdolę, ojeju. Chcesz zerknąć?
Nie, no chodź, zobacz. Mówi, że potem ci się nogi trzęsą. Tak. No zobacz sobie, nie, to jest podłoga. No właśnie weź, no ja chcę sam wyjść, bo tak już to dziwi mi tu. Trochę się nie pewnie po tym chodzi. Też jakaś winda musiała być, bo tam jest też jakby tam... Ten cybuch od windy. Tak. No tutaj wszystko zawalone. Patrzcie, na razie. Wiesz co, to jest taki pierwszy niepewny beton, po którym chodzę, bo on jest jakiś taki głuchy, głuchy jest, jeśli chodzi o odgłos, nie, tego betonu. No jest. Kawał hali. Ale znowu się tu paliło, nie? Chyba zobacz na ten... strasznie rozwalony. Zwalony. Aha, to nie wspornik. Ktoś wyciął ten. Aha. On był z drewna. Wstawiony tam. Wzmocnienie. Patrz, kolejny szyb. Czy to nie szyb? Nie. A tu masz klatkę skoro. No. No tu mamy naszą rzeczkę. Trochę się to zawaliło, ale ja tam chcę zejść. No tu mamy część, kolejną część fabryki, no. Zniszczoną już mocno, ale... Zniszczoną. Ale zobaczymy. Ale za majówka się tam dzieje. Dzisiaj mamy 1 maja. Także... A my to pewniki ogląda się 12 grudnia. Normalnie ludzie siedzą, grillują, ale nie. To znaczy jak nie? A wczoraj to co było? No, wczoraj robiliśmy grilla, właśnie. No, a robiliśmy grilla. A propos grilla. No teraz w tym momencie zrobimy małą magię kina. Zobaczcie jak było na grillu. No witamy. Tutaj... Co ty robisz? Nakręcam film o nas. Eksploratorzy Dolnego Śląska. Przy grillu. Tak, przy grillu. Karkóweczka się smaży, piękna. Jutro się wybieramy na... zwiedzanie kolejnego obiektu opuszczonego. A tu taki sobie chilloutowy sobie wieczorek robimy. Przed ciężkim jutrzejszym dniem. Damian, chcesz coś dodać? Tak, że znowu piję bezalkoholowe piwo i grzeję się przy grillu, bo jest minus 400 stopni. Powoli. W skali Fahrenheita. Nieważne, ważne, że mięcho ciepłe. Mięcho jest ciepłe. Także co? Do zobaczenia wkrótce. Tuż, tuż. Do zobaczenia w następnym filmie i do zobaczenia w momencie, kiedy w ogóle zdecyduje się to opublikować. A no. Jest opublikować. Tak jest. Dobra, to do zobaczenia. Arrivederci. Hej. Co, podobało się? Tak właśnie było. O panie, co żeś tu pani znalazł, panie Damianie? Dalej nie wiem, ale coś takiego jak fabryce celulozy. Ale te rury, nie? A czy mi się zdajesz, to nie jest, że tam jakieś wejście na rury to było, tylko... Z tego czasu... Luksfery albo jakieś okna po prostu, nie? Z tego czasu, z tego co czytałem, nie wiem, bo my się troszkę pomylimy. Tutaj później była przędzalnia bawełny, czy tam przędzalnia jakichś tam wyrobów. No. Ale podobno, że za Niemca, albo nawet za nas, za Polaków. Była tutaj też fabryka tektury, więc dlatego może manufakturowe wyposażenie tego budynku jest podobne do tego, co było w fabryce celulozy. Może, bo za takie podobne baseny, bardzo jak sobie podobne. Tutaj. Pamiętasz, tak. Żeśmy tam wchodzili na ten jeden budynek, to właśnie były bardzo do siebie podobne. Zgadza się. No. A na dole pewnikiem dowiemy się, co tutaj było, bo nie schodzi to niżej. No dobra. Idziemy sobie dalej, si, tak? Ale powiem wam szczerze, jest wysoko. Jest wysoko. Ja pierdolę, bo to ktoś w ogóle, no, powycinał te dźwigary, no to fajnie. Nie wiem, dziwnie mi się tu trochę chodzi, powiem ci. Naprawdę. W ogóle zobacz, napęknięcie na górze, zobacz. Zobaczcie. O kurde, tu cała podłoga w ogóle zaszukana. Nie, wiecie, ja powiem, wiecie, wiesz co? Trochę mi się nogi tu trzęsą. Może
Jakoś nigdy nie mam lęku na takie rzeczy, ale... Okay, jest budynek jest. Może być mocno osłabiony po prostu. Mocno nie powiedziałem, że widzisz nie. Dobra, no w sumie to co? Ten temat hali możemy... Zamknąć. A my spróbujemy się dostać do klatki schodowej. Tak, idziemy piętro niżej, zobaczymy. Tak jest. Także zaraz się widzimy. Patrz, jak spojrzysz przez okno, to jak rubina zapierdziela. No właśnie, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Widać, tak. No to jest czynna normalnie elektrownia, nie? No. Obie przemysłowi grozi zawalenie. Ty sobie tam napisał. No grozi, znaczy już się zawali. Dobra. 1919 roku powstała ta elektrownia. Tak jest na górze napisane. 1919? 19. Stara. Dobra, ty interpon, że jesteś teraz. Uważaj te bolce, musisz nie potknąć. Nie, wiem. O, ja się kręcę, zobacz panie. O, ja cię kręcę. Cholera, i nadal jest cały czas w dół. Powiem szczerze tak, ruina, bo jest ruina. Ale jest fajne klimatyczne miejsce. No. Patrz, ale tam jest kolejna klatka schodowa. A ty to o tamtym mówisz, czy, bo mamy trzy. Jedna jest tu, druga jest tu, a trzecia jest tą, co schodziliśmy. Tak powiedzmy, nie? Że... Tej nie pamiętam w ogóle. Ja też jej nie pamiętam. Nie trzeba zobaczyć. Chociaż ona pewnie prowadzi na te piętro, co byliśmy wyżej, nie? Ale... możliwe, ale chcę zobaczyć, gdzie nas prowadzi. No dobra. Nie pamiętam w ogóle, nic na górze. To chodź, najpierw zrobimy sobie te miejsce, zobaczymy. Śmierdzi ropą tutaj strasznie, tak. No panie, kanapa prawie główka. No dobra. To jakbyśmy znaleźli ropa tutaj? To byśmy mieli taką eksploatację, że masakr. Eksploatację. Co? Mówiłeś, że chcesz grilla budować. No. Tutaj jest taki. Coś sobie zrobił? Nie. Zaraz zobacz. Jeszcze jakieś stare tutaj wtyczki wiszą, kable. Wtyczki mówię, przełącznik. Światła. No dobra, no. Jest już kawał mamy fabryki przed sobą. No, jesteśmy w części, nie wiem, której jakiejś nie. Nie tej głównej, ale tam jest. Może nie będzie pod światło widać, ale tam jest duży, wysoki budynek. Dawało się większy, nie? Także co, na razie wiesz co, idziemy już w dół, bo to już w sumie wszystko zobaczyliśmy. Tak, tylko chcę podejść tutaj. Aha, do klatki. Tam taki fajny fotel stał. Dobra, chodź zobaczymy te klatki. Czyli to jest ta część po drugiej stronie, w której byliśmy już. Zobaczmy, gdzie ja to wszystko bardziej. Aha, dobra. Byliśmy. Przyłączniku. A, dobra, dokładnie. Dobra, to. Dobra, to czyli byliśmy. To w takim razie idziemy już całkiem chyba na dół. Także widzimy się piętro niżej. Tak. Od świata? Czy od Poloneza? Nie wiem. Ale teraz... jakieś polskie. Starego typu. No. Jeszcze migacz, no, rzecz. No, to migaczy. Czy nie, to po prostu to ładowarka do tego. Dobra, bo to pełno śmieci to. My cały czas nie jesteśmy pod tym, gdzie były wycięte te postele. Wzmocnienia w suficie. A zeszliśmy niżej. To znaczy nie, my byliśmy piętro niżej, tylko żeśmy ale chyba... nie było tam. Na tą halę żeśmy w sumie nie weszli. I znowu te okrągłe te, no. Znowu śmierdzi diesel. I znowu wali ropą, no. Może jakieś maszyny po prostu przemysłowe, albo jakieś może... Nie wiem, ale tak... Ale wali tak, śmierdzi diesel, no. No i co, mamy... kolejne te wyjście. Wiesz co, to wszystko jest powtarzalne bardzo mocno, wiesz? Dosyć mocno, a ja bym poszedł tam prosto, bo ten budynek potem wchodzi w lewo, tak jakby.
ale piaseczek, panie. Na plaży. Na morzu. O, no ładnie, co to tam. Co? Tam jest jeszcze jakaś hala. Aha, tu za ścianą jest elektrownia. Patrz, tu za ścianą, a zobacz tam za ścianą jeszcze. Okulka. Aha, i tu jest dalej jeszcze kawałek. Dobra, to chodź go zerkniemy sobie tutaj. Bardzo chętnie bym minął taką patrę. Ale chodź i zobacz. Zobacz, jak one są powycinane, Damian. Zobacz, każdy poziom jest wycięty. Zobacz, jeden, dwa, trzeci słup, czwarty, piąty, szósty. Zobacz, w ogóle super. Nie ma. Zobacz, a tam... wiesz, że pod koniec... Patrz na górę. A my sobie po tym chodziliśmy. To znaczy tam, wiesz, zobacz, beton jest ogólnie gruby, no tak, nie? Tak, ale zobacz, że tam nic go nie wspiera. Ale tam go już nic nie wspiera, tylko oprócz tam... sobie chodziliśmy lewitując nad ziemią. No, to widzisz, no taka sytuacja, no. A słupy już są krzywe, delikatnie. No to co? Ja bym sobie tym gruzowiskiem przeszedł do końca. Tam do końca chcesz iść? No, zobacz, no to... co tam jest. A więc tak, byliśmy na górze i chodziliśmy sobie po posadzce, która dziwnie troszeczkę się wyginała i tam były pęknięcia ściany. No i teraz widać dlaczego. Te słupy nie mają podpór. One są urwane i sobie wiszą i jeszcze dodatkowo obciążają to te piętro, sufit. Wszystkie te, o, grube te podpory, to wszystko jest wycięte. Nie chciałbym, żeby to spadło mi na głowę i sobie guza, żebym nabił. O, guz mógłby być duży. Dobra, już nie nabiję, przeszedłem. Zderzaki samochodowe. Wiesz co, to już nic nie ma. Jesteśmy w sumie co? Na parterze. Zawalone części. Zawalone części. Mierdź to spalił. Tak, grałeś tam ostro. Alba ta ściana z cegie tu na wprost, to wygląda jakby taka świeża była dosyć. W ogóle tak jak popatrzysz tam, to jest jakby nadbudowana... Nadbudowana część. Nadbudowana część. No. Tutaj mamy jakieś baseny, nie wiem co to będzie, jakiś... Jakaś wirówka? Nie wiem, trudno mi to powiedzieć w ogóle, bo to wiadomo. Coś stało, to jest na coś. Tu jest zlot na dół. A tu musiały być piwnice, tylko po prostu zasypane, co? Zobacz. No. Teraz wchodzimy do takiej części, już naprawdę mocno zrujnowanej. Ale ja nie wiem, co było, jakby to był największy ścień. Tak jest. To schodki na dół były? Możliwe. Kiedyś były, pewnie tak. No tu cię nie da wejść za tą ścianę, ale z tego co widać... To były jakieś baseny. Rdza z wodą. Jakaś, nie wiem, może jakiś dopływ wody, może gdzieś fabryka brała, bo zobacz na tą rurę, co tu no, jest. To jest taka dosyć spora, może dosyć jest stała czekanka przed tym pomysłem. Powiedz mi, panie, czemu my tam idziemy? A nie, już nie idziemy, bo to się skończyło. Aha, no dobra, to co? Wracamy z powrotem. Także widzimy się, jak ludzie do czegoś ciekawego. Tak. Westy. Yes. Nikogo nie ma w domu. Też jakieś stałe, nie? Maszynki? Stałe. Zobacz te podesty, nie? To jaki jest w ogóle podeścior? Podeścior. Zobacz, jeszcze są metalowe. Wbintowane te śruby. Sterczą z ziemi. Może tego się nie podetnie, jak nie podanie. Lądowanie mogło być nieprzyjemne. Tak. Ale, ty, zobacz, jaki to jest... Czy ktoś ale to próbował... Właśnie, ktoś tu próbował ciąć. No trzeba być idiotą. No daj spokój, no ludzie. A, myśmy tu byli. Ten a, czyli leży. Kółko żebyśmy zrobili, no dobra. Bardzo ładnie. Tak, te opony tutaj są, co były na tym. Dobra. Ja bym proponował zrobić coś takiego, żeby po prostu już przejść do drugiego budynku. Masz rację, panie Grzegorzu. Bo to już w sumie wszystko zrobiliśmy. Ja bym powiedział, że między nami próbował wejść na wyższe piętro. Bo jego zaliśmy po obutem. Jak nie znajdziemy, to trudno. Jak znajdziemy, to się widzimy na nim. No coś przegapiliśmy, dobra. Dobra, jesteśmy na tym piętrze, które żeśmy przegapili. Chyba przegapiliśmy. To już sam nie wiem. To trochę taka... Potem powinniśmy być tak nie mówić. Czyli iść prosto. Jest. Jestem uparty.
Rafale. Znowu chodzimy po tej części, która tańczyła wcześniej. No, jesteśmy, jesteśmy. Nie umieszkam zrobić zdjęcia z góry. Prób. Może tylko prawo. Prawo, lewo. No dobra, ale tak naprawdę to już chyba wszystko w tym budynku. Nie ma co przedłużać. Ale i tak był super. Bo dosyć duży, a jeszcze został nam jeszcze większy do zwiedzenia. To mnie niesamowicie cieszy. Ale że kamera lubi żreć prąd. Peugeot stoi niedaleko, użyjemy go jako agregatu. Tak, jakby co, dobra. Jesteśmy już w drugim pomieszczeniu? Jesteśmy w takiej hali, jakby dużo jednej większej. Nie wiem, jakoś mało nie ma w taki sposób. Sorry. Co tu? A co tutaj jest? Zobaczymy. Nic nie ma. Jeszcze nie. Sanitarno. Ale wysoko. Coś jest? Aha, no dobra. Kawał hali. Normalne, że powiem, że nie wiem, co to było. Szyb windy, wejście na dach, ale tu już nic nie ma. Żadny drabinek, nie wejdziemy na dach. To już mniej więcej ten budynek już jest zwiedzony, bo to bardziej hangar niż jakiś tam. No i dobra, co? Kolejny budynek przed nami. A masz tam na przodzie film jakiś napisany? Nawet jak było, to nawet tutaj, ale już się zjadło. Czemu mnie to nie dziwi, nie? Co takiego? Śmieci. Aż mnie zaczyna to wkurzać, powiem ci, naprawdę. Oj Boże, cebulania polska. No i co mamy te... Nie wiem, że to sypy jakieś... Czy co to? Jest jeszcze izolator nawet. Widziałem właśnie. No i zestawy w sumie dachu nie ma. Sam szkielet budynku, wiesz? A, czyli kawa się zrobiła. Tak. No, metal, ale metal jeszcze to został. Metalowa obsesja. O, patrz jaka to kugla. Z cegły. No, zobacz tutaj w ogóle. Ile masz kiwi. Co to są? Nie mam pojęcia, co to jest. Gondolek.
więcej. W ogóle nie wiadomo, co było w tym budynku, nie? Każde piętro jest takie same chyba znowu. Chociaż to już chyba jest ostatnie piętro. Nie, schody jeszcze wyżej prowadzą. Dobra. Na tym to, jak by. Dobra, to idziemy. Łazienki widać. Prysznice jakieś, no. Jest przejście. Jakby się uparł i rozbiegł, to może bym doskoczył. Ty widzisz, chyba tam jest jakaś... Tam jakby klatka skądowa, ale nie jestem pewny, że tam była. No dobra, zobaczymy. Ktoś fajnie chociaż napisał, że jest dziura. No tak. Schody solidne. Dzięki. Jak to wygląda? Super. Jak patrzę, wiesz co, jak chodzę po tej podłodze, wiesz co mi się przypomina? Jak chodzę po tej podłodze? Pałacyk, w którym się wyrżnąłem. No i tak myślałem, Damian. Lipa, koniec. Czyli wejście na ten wysoko, na ten... Na tą wieżę. Na tą zwaną naszą wieżę jest pewnie z tej strony, gdzie była ta dziura w podłodze. A wejście pewnie jest odpięte dopiero. Także trochę lipa, bo nie wejdziemy tam na górę. Dobra, to zrobimy tak. Na razie pauza. Spróbujemy przejść do innego budynku, albo jeszcze ewentualnie zobaczymy, co w tym. Także na razie zatrzymujemy się i myślimy to dalej. Więcej tutaj nic w sumie takiego nie ma. Chcieliśmy wejść na tą wieżę tam wysoko, ale no była taka luka w ziemi, że lepiej tego nie przeskakiwać. Część zakładu tam, gdzie byśmy, to taka hala, cośmy chodzili po lewitujących podłogach. Tak. A tu jest jej druga część, a tutaj gruzowisko w sumie. Nie było to... Jesteśmy w takim małym jakimś budynku dołączonym, no w sumie już się kończy, nie? Wieżyczka, ale sobie sobie na nią wejść. Także co? Z wami żegnamy w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Miejsce całkiem klimatyczne, lubię takie fabryki schowane. Fajne miejsce. W lesie, bo jednak jakby nie patrzymy na troszkę inny klimat i są troszkę bardziej odcięte od świata. Miło nam się zwiedzało na pewno, taki majówkowy urbeksik. Fajna wyprawa. I cóż, mamy nadzieję, że wam się film podobał. Jeżeli się jeszcze nudzicie, to zapraszamy was do poprzednich filmów. A my uciekamy dalej. Mamy jeszcze jedno miejsce, które chcemy sobie dzisiaj tylko tak docelowo zwiedzić, bo na zwiedzanie tego miejsca będziemy potrzebować tak z cały dzień, jak nie lepiej. Bo jest duże. Jest duże. Jeżeli coś tam nagramy, to w tym momencie pojawiła się migawka. Jesteśmy na stołówce. Tak. Byłej żołnierskiej stołówce. Czy to teraz jest poddasze? No poddasze. Ale ogólnie jesteśmy na tym, co wam mówiliśmy. Tak.
będzie z tego migawka w poprzedniej miejscowości. Troszkę tutaj jest ciężko chodzenie, bo dookoła są zakładnie domy mieszkalne. Tak czy uważnie, że sobie zjeść w jakiś sposób. Tak, to tylko tak szybciutko rzucimy okiem, bo to jest parę budynków dużej wielkości, także... Ogromnej. A na pewno będziemy sobie to zdobyć, bo byśmy się zakonować. Kiedy? Jak? Bo to jest cały dzień. Cały dzień. Druga sprawa, że pani ostrożność, żeby nie widać się za bardzo. Tu są wszędzie budynki wojskowe, stare. Tam kolejne, kolejny jest tam. No, wszędzie to są te budynki, jest ich parę, są duże. My na pewno zajmiemy się ich zwiedzaniem, ale będziemy jeszcze kiedyś. Także będzie roboty, o panie, będzie roboty. To była powerbanka, to powinien zabrać. No. Bo baterika na pewno nie wystarczy. Także do zobaczenia. No, do zobaczenia. My się żegnamy z fabryki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć, Miśni. Adios.